Cześć, witam was na moim kanale. Długo dzisiaj musieliśmy czekać na start fuzji, ale w końcu jest. W końcu mamy nowych czempionów, którzy pojawili się w grze, bo to nie tylko Jaś i Małgosia. Mamy nowego mityka, mamy rarkę i epika potrzebnych do fuzji, bo to klasyczna fuzja. I mamy też nową legendę, poza tymi dwiema, nową legendę nowego czempiona Faction Unity. Także przyjrzymy się tym wszystkim czempionom dzisiaj. Zobaczymy, czy warto może pójść po rarkę albo chociaż po epika, jeżeli nie interesuje was sama fuzja albo nie jesteście w stanie jej zrobić. No i oczywiście przyjrzymy się temu, jak wygląda rozpiska i powiem wam, co w ten weekend nas czeka. No więc zacznijmy od czempionów. Do indeksu sobie przejdźmy. Najpierw sprawdźmy sobie, tutaj mamy Jasia, tak on się prezentuje. Tutaj skillów nie będziemy omawiać, spójrzmy sobie na staty. Wysoki atak, przyzwoicie szybki, 10 wbudowanego accuracy. Tak się on prezentuje, a tutaj mamy naszą Małgosię. Bardzo podobny stat, aczkolwiek atak trochę niższy, szkoda. Generalnie z tego, co widziałem na testach, no to Jaś jest wyraźnie lepszy od Małgosi. No a teraz spójrzmy sobie na tych dwóch czempionów, których potrzebujemy do zrobienia tej fuzji. Mamy rarkę, niestety jest to rarka Void, więc w ten weekend niestety z shardów nie wpadnie, bo od razu zdradzam, będą podwójne szanse na epiki legendy z Ancient Shardów, nie z Voidów. Także mimo tego, że wyciągali nas z nas Voidy, robiąc gwarantowanego czempiona, to będzie to będą to podwójne szanse właśnie na Ancient Shardy, więc tak on wygląda dosyć przeciętnie. Niczym się, znaczy poza hełmem, niczym się tu nie wyróżnia. Tak, motywem przewodnim jest tutaj dzik albo guziec, taka świnia z Afryki. Jest to rarka typu defense i całkiem przyzwoity defense ma. Poza tym staty nie są jakieś rewelacyjne na A1. Atakuje jednego przeciwnika, 40% szans na wrzucenie provoke na jedną turę, a na A2 atak AoE, gdzie wrzuca duży, co ciekawe, u rarek to jest bardzo rzadkie, duży strengthen na wszystkich, na dwie tury, trzy tury cooldownu. Pytanie, jak mocno jeszcze tutaj uderza. No i mamy na passive, umieszcza shield na tym czempionie na dwie tury w wysokości 10% jego max HP. No jego bazowe HP jest bardzo małe. Potem atakuje, kiedy jest uderzony przez przeciwnika, który ma na sobie provoke. No taka dosyć przeciętna tararka. Okej, mamy ten strengthen, ale no generalnie bez szału. Także to jest rarka. A tutaj mamy Signy the High Shield. High Shield, a shieldu nie ma. Co ciekawe, no mamy taką tutaj panią, trochę mnie kontrowersyjna zbroja, ponieważ chronimy na wszystko poza piersiami, no serce odsłonięte, płuca odsłonięte, niezbyt ta zbroja taka funkcjonalna, no i pośladki odsłonięte, więc no tak nie bardzo to wygląda. Za to mamy wielki miecz. No i tylko tej tarczy brakuje. Jest to champion HP. HP mamy przyzwoite jak na i przyzwoity defense jak na epika. No i spójrzmy, co potrafi. Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Każde uderzenie ma 50% szans na wrzucenie decrease resistance na dwie tury. Dodatkowo leczy się o 20% zadanych obrażeń. Decrease resistance na słabe A1. Ok, fajnie, że się leczy, ale ten Decrease Resistance jest bardzo słabo pożądanym debuffem w tej grze. Także generalnie nie jest to ciekawe A1. Na A2 atak AoE. Przed atakiem mamy 100% szans na usunięcie losowego debuffu z naszych czempionów. Po ataku 100% szans na usunięcie losowego buffu z przeciwników. To jest champion HP, więc za mocno nie będzie uderzać. 3 tury cooldownu, mocno przeciętnie. Jeden debuff z nas, jeden buff, bardzo przeciętny skill i Just Cause, tak jak tytuł takiej polskiej gry.
Umieszcza Increase Resistance i Reflect Damage na naszych czempionach na 2 tury, 4 tury cooldownu. Oto też jest bardzo słabe. Reflect Damage jest słabym buffem, Increase Resistance też jest słabym buffem. Oj, słabiutki ten epic. I mam jeszcze passive. Znaczy, wracając do Increase Resistance. To jest taki dziwny buff, bo Increase Resistance raczej jest potrzebny czempionom, teamom, które ruszają się jako drugie na arenie na przykład. Ale jest to buff, żeby z niego skorzystać, musimy się ruszyć jako pierwsi, bo inaczej on nie ma sensu. Bo jeżeli przeciwnik się ruszył jako pierwszy, no to już nie potrzebujemy Increase Resistance, bo co on zrobił, zrobić miał już, co miał zrobić, już zrobił. No jestem bardzo sceptyczny do tego buffu. Mamy passive, kiedy ten champion jest pod wpływem Reflect Damage i przeciwnik próbuje rzucić debuff, ma 20% szans na odbicie debuffu na atakującego. Okej, okay, akurat passive jest całkiem przyzwoity, szkoda, że to jest na Reflect Damage, który no jest słabiutkim buffem. No więc generalnie Sinny nie jest to epic, o którego bym się jakoś zabijał. Nie, no jest to raczej słaby, jest to słaby epic, no powiedzmy sobie szczerze. No więc nie będzie szkoda jej poświęcić, żeby zdobyć Małgosię. Także to jest dwójka tych czempionów potrzebnych do fuzji. Spójrzmy sobie teraz na legendę nową. Tutaj mamy Vulcanosa, Vulcanos Fumor, i on już wygląda zdecydowanie ciekawiej. Faction Unity. O, przyczepiony jest nawet. Tak. Chyba mam wrażenie, że u kogoś lewitował. No, tak się prezentuje. Champion typu defense mamy no, ok, HP. Wysoki defense, taki sobie speed. No ale zobaczmy, co tutaj potrafi. Na A1 atakuje tylko jednego. Za każdym razem, kiedy używa A1, na stałe zwiększa swoje obrażenia zadawane przez ten skill o 10% do 100%, także pomoże podwoić obrażenia ze swojego A1. Kontratakuje tym skillem za każdym razem, kiedy przeciwnik pod wpływem HP Burn atakuje kogoś z naszych, po prostu. Jeżeli kogoś z nas zaatakuje, ma HP Burn, to on będzie kontratakować tym A1. No to może być naprawdę ciekawe. Szybko dzięki temu będzie mógł, jeżeli połączymy go z czempionem, który ma HP Burn na AoE, no to on będzie dużo kontratakował i szybko zwiększy swoje obrażenia. A2, atak AoE, umieszcza Fear, no oczywiście, czempioni przy Halloween zawsze muszą mieć jakiś Fear albo True Fear. Umieszcza Fear na 2 tury, szkoda, że to jest Fear, a nie True Fear. Już nawet True Fear jest słaby, więc no, mogli dać już True Fear. To jest legenda. Tego nie można, debuffu nie można rezystować, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem HP Burn, także nie będzie potrzebował wtedy do tego Accuracy. No i mamy tutaj A3. Atakuje jednego przeciwnika 2 razy. Obrażenia zadawane przez ten skill rosną o 10% za każdą turę, którą ma HP Burn na celu, który atakujemy. Nie, przepraszam, na teamie, całym teamie, nie tylko który atakujemy, i o 100% mogą wzrosnąć obrażenia. No, pytanie, jak mocno to będzie uderzać. Bo na razie tutaj nic się więcej nie, rosną obrażenia za ten HP Burn, ale nie ma ignorowania defensu na razie, nic tu się nie dzieje. No ale zobaczmy, może na dole. Przy jednym czempionie z Demon Spawn obrażenia otrzymywane przez tego czempiona od 50% redukcji obrażeń, jeżeli ten skill nie jest na cooldownie, jeżeli jest, on jest aktywny, o połowę zmniejsza obrażenia. To jest bardzo duża redukcja obrażeń. Przy dwóch czempionach, za każdym razem, kiedy HP Burn jest aktywowany na przeciwniku, ma 50% szans na obniżenie cooldownu tego skillu o jedną turę, także bardzo szybko będzie mu miał szansę do niego wracać. Przy trzech czempionach z Demon Spawn, jeżeli cel jest pod wpływem HP Burn, ten atak ignoruje Stone Skin, Unkillable, Ally Protection, Block Damage i Shield. No jeżeli on mocno uderza, nie ma tutaj ignorowania defensu nigdzie, no to przy trzech czempionach z tej frakcji, no naprawdę może być zagrożeniem na arenie.
I mamy pasyw. Jeżeli przeciwnik otrzyma buff albo ma zwiększony turn meter, mamy 50% szans na wrzucenie na niego HP burn 70% przy książkach na dwie tury. Ok. Jeżeli przeciwnik już ma HP burn, mamy 70% szans na aktywowanie tego HP burn na dwie tury. Ok. Wygląda dobrze. I mamy tutaj Faction Unity Skill przy jednym czempionie. HP burn nie może być rezystowany ani zablokowany. Także... Także jeżeli dołączymy tutaj jednego czempiona z Faction, z Demon Spawn, to tutaj już nie potrzebuje Accuracy. Jeżeli wrzuci HP Burn, no to wtedy nie będzie tutaj potrzebować Accuracy. Także no, można tutaj dużo zyskać już. Przy dwóch czempionach, za każdym razem, kiedy HP Burn jest aktywowany na przeciwniku, on... tutaj mamy ignorowanie defensu. On może będzie ignorować 5% defensu. Do 100% może cały defense ignorować przy dłuższej walce. Oj. Muszę poszukać jego, mam nadzieję, że jakieś testy na Hydrze będą, bo to może być naprawdę bardzo fajny champion. Przy trzech championach z tej frakcji mamy block revive, jeżeli kogoś zabije, kiedy ma na sobie HP burn. I aura zwiększa defense o 33% wszędzie i speed o 19% u Demon Spawnów. No a Demon Spawn to jest bogata frakcja. Mamy tutaj Kaimara, Hefraka, z ciekawszych czempionów na arenę, Duchess oczywiście, Shazar, Mortu, Helicath, Wither jest dobra, Inisui, Lamasu, Magnara mamy. No, jest tutaj z kim go łączyć. Pod, no mam oczywiście mityków. Jeżeli chodzi o o Hydrę, no to CCA jest bardzo fajna na Hydrze. Countess Lix jest też przyzwoita. Mamy tutaj też Tyranta, kolejny champion, który wrzuca HP Burn. No jest z kim go łączyć. Dobra, i na koniec mamy jeszcze naszą Baba Jagę, bo mamy Jasia i Małgosię, ale też mamy naszą Baba Jagę i to jest bardzo fajny model. Bardzo mi się podoba. Widzicie, mamy tutaj pierniki, co oczywiście jest nawiązaniem do baśni o Jasi i Małgosi. Jasiu i Małgosi. Tutaj mamy chyba, nie wiem, nawiązanie do Jasia Małgosi na plecach. No taki, chociaż nie, myślałem, że sukup, ale widzę, że te długie rogi są obcięte i ona ma swoje takie krótsze. Chociaż, o tak się prezentuje. A tak, spójrzcie na to. Forma alternatywna. O, ale się zamienia w fantastycznego potwora. Chyba to jest sukup, bo tutaj mamy... W pierwszej wersji nie ma normalne stopy czy kopyta? Spójrzmy. Nie, tu ma normalne stopy. Kopyta ma w tej drugiej. Plus ma dodatkowe takie ręce na plecach. Tutaj z sierpami. Fantastycznie wygląda, absolutnie. Fantastycznie, ale spójrzmy na skille. Spójrzmy na skille, bo na A1 atakuje jednego przeciwnika, kradnie 10% turmiter. I dodatkowe 5% za każdy debuff na przeciwniku. Dodatkowo 75% szans na wrzucenie True Fear na jedną turę. No, także ona tutaj może się mocno przyspieszać na gdzieś na arenie, czy gdzieś poza bossami, tak? Na A2 kradnie wszystkie buffy. Kradnie, nie usuwa. Kradnie wszystkie buffy przeciwnikom. Obniża turmiter o 10%. To czyli tu kradnie turmiter. Tu obniża turmiter i dodatkowe 5% za każdy debuff na przeciwnikach. Tak. Ok, czyli będą jeszcze debuffy, to jeszcze więcej. Dodatkowo automatycznie aktywuje poisony na wszystkich przeciwnikach. Potem rzuca sleep na jedną turę na wszystkich, którzy nie mają tego poisonu. Ok, nie przedłuża, czyli może aktywować. Poisonu już nie będzie i jeżeli już go nie będzie, to wrzuci sleep. Czyli mamy jeszcze więcej kontroli. Drugi atak AoE umieszcza Decrease Defense i Weaken na wszystkich i przyspiesza
Nasz team o 20%. No ta pierwsza forma to jest absolutnie fantastyczna na arenę. Oczywiście jest podatna na polimorf, no ale wrzuca Decrease Defense Weaken, przyspieszy naszych czempionów. Potem będzie tutaj kontrola, poisony, sleep. Świetnie tutaj wygląda. Passive. Za każdym razem, kiedy przeciwnik otrzymuje buff, jest leczony albo ma zwiększony turmiter, umieszcza jeden poison na przeciwniku na dwie tury. Ignoruje blok debuffs, także możemy przejść przez blok debuffs. I to nie jest, od razu mówię, bo widziałem już jej dzisiaj test, to nie jest jeden poison na każdy buff na przykład, czy za każdy efekt. To jest po prostu jeden poison, także tych poisonów nie będzie jakoś bardzo dużo naraz. Jest zwiększa swój turmiter o 5% za każdy poison, który umieści. No gdyby ona wrzucała mnóstwo poisonów, to ona byłaby nie do zatrzymania. Ona by się mogła ruszać bardzo, bardzo często. I aura zwiększa accuracy na arenie o 100%. No i przejdźmy do drugiej formy. A mi się ta forma podoba, ten model. Fantastyczny. To jest naprawdę Baba Jaga. A1 atakuje jednego przeciwnika. W tej formie to jest typu atak, także tu jest nukerem. 4 razy atakuje, ignoruje 30% defensu. Każde uderzenie 30% defensu na A1 przy 4 uderzeniach. Dodatkowo obniża max HP o 25% zadanych obrażeń. Jeżeli cel nie jest bossem, wrzuca na siebie shield w wysokości 20% max HP przeciwnika. No, oj, tutaj bardzo dużo obrażenia może zadawać. A2 atakuje jednego 2 razy, zadaje 100% więcej obrażeń, jeżeli przeciwnik ma na sobie jakąś formę kontroli przeciwnika, tak? Jeden z tych debuffów. No więc z Armancem będzie się tutaj świetnie łączyć. Jeżeli zabije przeciwnika, aktywuje automatycznie Fist of Terror, czyli jej atak AoE. Umieszcza, atakuje wszystkich i umieszcza True Fear na dwie tury. Tego nie można rezystować, zablokować, jeżeli mamy połowę życia lub mniej. I passive, jeżeli zabije przeciwnika używając aktywnego skilla, czyli A2, A3, ma ekstra turę. Czyli jeżeli ona, powiedzmy, armancem kogoś tutaj wrzucimy stan, zaatakuje tym skillem, jeżeli kogoś zabije, automatycznie odpali swój pasyw i dostanie jeszcze ekstra turę i będzie mogła dobić kogoś A1. No tutaj naprawdę można ładne kombo tworzyć. Każdy debuff umieszczony przez nią w obojętnie której formie zwiększa jej HP, atak i defense o 2% i o 50% tak można zwiększyć jej staty i speed o 2 punkty do 50 w alternatywnej formie, czyli w tej formie. Czyli przy dłuższych walkach ona będzie jeszcze mocniejsza, będzie większym tankiem, będzie szybsza, miała więcej ataku. Także no, preferowane długie walki. Aura jest dokładnie ta sama, także Nell Black Teeth, aczkolwiek ona czarnych zębów nie ma. Więc nie wiem skąd ten przydomek. Nell Black Teeth, no wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, powiedzcie, nie chcę nic kupować. Powiedzcie, który z tych czempionów wam się najbardziej podoba. A na koniec oczywiście przejdźmy jeszcze do rozpiski tej fuzji, no bo to jest też przecież ważne, no po to się spotkaliśmy. Także cała fuzja zaczyna się dzisiaj, potrwa do 14 listopada, także 15 dni. No i w sumie dzisiaj, no to jest tutaj bardzo z do bólu standardowo. Na każdą rarkę mamy 4 eventy, także jedną kopię z każdej rarki możemy zdobyć, więc no trzeba uważać, żeby niczego nie pominąć. Oczywiście, jeżeli będziecie gdzieś otwierać wojdy na przykład z jakiegoś powodu, no to możecie mieć szczęście i ją trafić. Dodatkowo można w Summon Rush, za tydzień Summon Rush będzie i tam będzie poza rarką do zdobycia epic, więc możecie sobie od razu rozplanować, że idziecie po epika, w tym momencie możecie 4 jakieś event, 4 rarki pominąć i będzie wam łatwiej. Jeżeli nie idziecie po tego epika, albo nie zdobędziecie w ten weekend, tak? No bo ten epic jest dostępny już w szardach normalnie, także jutro otwierając Ancient Shardy, bo jutro są podwójne szanse. A, miałem wam powiedzieć, zapomniałem. Wracamy tutaj. Przez weekend będzie też 10x na tego pana, Vulcanos. 10x na niego przez pierwsze 2 dni, w niedzielę, jeżeli go nie chcecie, to w niedzielę jego już
Nie będzie. Tak, miałem to wcześniej powiedzieć, zapomniałem. Więc będzie okazja do zdobycia Cini w ten weekend z Shardów. Życzę Wam, żebyście ją zdobyli. Wtedy też będzie łatwiej. Poza tym 4 kopie każdej, 16 kopii tej rarki można zdobyć. Startujemy od Dungeon Divers i 2-3 Dungeon Diversy klasycznie, 3 Artifact Enhancementy. Nie ma tu żadnych udziwnień. Jak zawsze powtarzam, dzisiaj nie idźcie jakoś ostro w Dungeon Divers, bo jutro startuje Ice Golem. Tym razem zaczynamy od Ice Golema, więc jutro robiąc Ice Golema będziecie można też nabijać punkty pod Dungeon Divers. Jutro oczywiście Champion Chase, Champion Training Event. Dobrze, że event, bo muszę miejsca trochę zrobić sobie na te, na nowych czempionów. No i nic tutaj niespodziewanego nie ma. Nie mamy żadnych informacji o tym, czy będzie jakiś dodatkowy Summon Rush, czy będzie jakiś, Heroes Path Extra. Raczej nie, zwłaszcza, że tym razem nie ma fragmentów, więc nie wcisnęliby tam dodatkowych fragmentów, a dodatkowego czempiona raczej nam nie dadzą. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!